Dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego AN określonego dla N większego równego od 1 jest równy 34. No to piszemy A9 równa się 34. Suma jego 8 początkowych wyrazów jest równa 110, czyli S8 równa się 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. No to tak, skorzystajmy ze wzoru ogólnego na nty wyraz ciągu. AN to jest A1 dodać N minus 1 różnic, czyli A9 to jest A1 dodać 9 minus 1 różnic, czyli to jest A1 plus 8 różnic. I ze wzoru na sumę N początkowych elementów, i tutaj są dwa wzory, jeden z nich to jest A1 plus AN na 2 razy N, i drugi z nich to jest 2A1 dodać N minus 1 różnic na 2 razy N. Tym razem skorzystam z tego drugiego wzoru, czyli S8 u nas. To będzie 2A1 dodać w nawiasie 8 minus 1, czyli 7 różnic na 2 razy 8. No i teraz co robimy? Robimy układ równań. 34 to się równa A1 plus 8 różnic i pod spodem 110 to się równa. No i tutaj mamy właśnie to 2A1 plus 7 różnic na 2 razy 8. Na 2 razy 8. Tutaj dwójkę z ósemką skracamy, mamy 4. I teraz z pierwszego mamy znaleźć pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Z pierwszego równania wyznaczmy sobie A1. Nasze A1 to jest 34 minus 8 różnic. 8 różnic przyniosłem na drugą stronę ze zmianą znaku. Teraz za A1 podstawiam 34 minus 8 różnic, czyli w to miejsce. I co otrzymamy? Otrzymamy 110, to się równa 2 razy 34 minus 8 różnic plus 7 różnic, zamykamy nawias, czyli 2 razy, tutaj zamykamy nawias, przepraszam. 7 różnic jest za nawiasem i to zamykamy i razy 4, bo ta czwórka tutaj została. Dobrze, czyli 110 to się równa 2 razy 34 to jest 68. Tutaj mam jeszcze 68 razy 4, to napiszę 8 razy 34. Odjąć 2 razy 4 to jest 8 razy 8, czyli minus 64 różnice. Tutaj dodać jeszcze 7 różnic, no i zobaczmy 7 różnic razy 4, czyli 28 różnic. No i z tego równania wyliczymy sobie za chwilę różnicę, tylko trzeba tutaj troszkę porządku zrobić. Mamy 110, to się równa 8 razy 34. 8 razy 34, żeby się nie pomylić, mamy 272. 272 minus 64 plus 28. To zróbmy jako 28 minus 64, żeby się nie pomylić. Mamy minus 36 różnic. Różnice na lewo, 110 na prawo, czyli mamy 36 różnic, to jest 272 odjąć 110, czyli to jest 162. Czyli 36 różnic to jest 162. Dzielimy przez 36. Jedna różnica to jest 162/36, czyli 4,5. Mamy różnicę. Skoro mamy różnicę, to wyznaczamy sobie A1 wstawiając w to miejsce i mamy A1 to się równa 34 odjąć 8 razy 4,5. Czyli mamy 34 odjąć. 8 razy 4 to jest 32, 8 razy 0,5 to jest 4, czyli odjąć 36, mamy minus 2. Nasze A1 to minus 2. Czyli odpowiedzią do zadania jest A1 równe minus 2 i różnica równa 4,5. I to jest odpowiedź.